Ho, 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 cześć siemanko, witajcie z tej strony Matkonix i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale z gry, tym razem Fall Guys. Fall Guys, który był u mnie naprawdę dosyć dawno, ponieważ ostatnio odcinek z tej gry był w wakacje, jakoś w lipcu, także naprawdę ogólnie bardzo dawno. No i w dzisiejszym odcinku tak na szybko nagrywam ten odcinek, żebyście coś dzisiaj mieli na tą środę i tak sobie zastanawiałem się, bo miałem nagrywać się z playa, z farminga, ale to za dużo roboty, a nie mam zbytnio czasu i zobaczyłem, że Fall Guysa na komputerze mam, to sobie pomyślałem, że tego Fall Guysa nagramy. Odebrałem sobie kilka tutaj rzeczy, bo jak widzicie, odebrałem sobie zajebisty strój, taki właśnie ala zimowy, tutaj taki bałwanek i w ogóle jest nowy sezon, także tu nic nie mam wbite, bo nic, żem nie grał, także co, nie przedłużając, klikamy sobie gra i dzisiaj sobie trochę pogramy samemu, to właśnie nagrywam, no i dzisiaj pogadamy, jak to będzie ogólnie w te wakacje, także dzisiaj bardziej będzie przygadany odcinek, w tle sobie będziemy tego Fall Guysa grali. Także ogólnie co chcę powiedzieć to, że będziemy właśnie w piątek, będę miał, w piątek to będzie mój dzień nagrywkowy, ponieważ w piątek będę nagrywał ogólnie właśnie odcinki na całe święta. Także tak to będzie wyglądać. Dobra, mamy 0 sekund. Wczyta nas? O, wczyta w końcu. Widzę, nas czytuje. Dobrze, czekanie na graczy. W piątek właśnie będę miał dzień nagrywkowy, ponieważ w piątek będę właśnie nagrywał dużo odcinków na zapas, żeby te święta były. No i codziennie wiadomo właśnie będą odcinki, co nie, w te święta, także no będą odcinki, może nie dokładnie świąteczne, jakieś specjalne, no ale będą odcinki, nie? Tutaj jak widzicie, nam się piękna zimowa mapka wczytała, także zajebiście. Mamy klimat świąt, także fajnie, dobrze, bardzo fajnie, więc możemy sobie lecieć, jeden i start. Dawno, żem w tą grę nie grał, o Jezu, już mnie zaczynają pchać, o Jezu, co to za kule, śnieżki jakieś przeogromne, dobra, lecimy, o Jezu, o mój Jezu, dobra, jak się wszyscy pchają tu, patrzcie to, co się dzieje. Ja trochę wyszedłem z formy, tak jak mówię, bo naprawdę bardzo dawno już w tą grę nie grałem. No ale postaramy się tutaj. Ty widzę, trzeba będzie się skupić, a nie ja będę gadał. No nie pchać mnie, żule. O Jezu. Dobra, widzę, że muszę trochę się skupić. Przejdę to i przejdę dalej do tematów. Także no ogólnie dzisiaj chcę powiedzieć, jak ja to będę urzędował sobie. O Jezu. No i zajebiście, żem spadł. Będę to wszystko ogarniał. Jakie będą odcinki, kiedy i jak. Dobra, jeszcze nie dochodzą oni tam, ale chyba przegram to. Bo nie widzę tego, żebym to wygrał w jakiś sposób. No ale spróbujemy, tak? Dobra. Jezu. Jakieś muchawy, co nas biorą, ten. Wybij mnie. Kurde. Zajebiste. O! No nie! Kurde! Wybijcie mnie! Nie! Yeah! No przegram to! Czemu mnie to nie wybija? Dobra. O, jest! Przechodzisz! Dobra, udało mi się. Jak widać, ogólnie polskie napisy, co? Bo wcześniej to było po angielsku. Z tego, co pamiętam. Także w końcu mamy po polsku grę całą. Bo ostatnio ona nie była. Coś tam mówiłem, że była, ale coś tam nie wiem, ja coś źle spojrzałem. Ale dobra, mamy po polsku, runda zakończona. Udało mi się na szczęście przejść do kolejnego. Dobra, zostało tych typów jeszcze 36, dobra. No nic, no to będzie trochę, to jest, wymaga trochę skupienia ta gra. Ale może przejdę do tematów, które chcę poruszyć. Nowa seria, może też, bo ogólnie chcę pogadać o odcinkach, nowych seriach, jakie będą się pojawiać w najbliższym czasie na kanale, co będzie na kanale, więc może zacznę od tego, jakie nowe serie będą. Na tym, w tym roku już w grudniu żadnych nowych serii nie będzie, nie są żadne nowe serie planowane, także wszystko co będzie to już jest po prostu, także nowe odcinki z Farminga, z GTA i innych gier, z Huntera. Ale już nowych żadnych serii w tym roku nie będzie, ale prawdopodobnie od początku stycznia gdzieś
Właśnie, będzie nowa seria Ześnictwa z tego dodatku Platinum z Farminga. Także będzie nowa seria od nowego roku już z Farminga 1. Również myślałem nad jakąś serią fabularną z jakiejś gry. Z chęcią mam ochotę przejść, szczerze mówiąc, jakieś GTA, bo jak wiecie, jestem wielkim fanem GTA i mam ochotę jakąś część przejść. Możecie polecić, jaką byśmy mogli przejść. Najchętniej to bym przeszedł sobie, nie wiem, San Andreas powiedzmy, czy właśnie, bo piątkę to tak nie bardzo, ale chciałbym właśnie z jakiejś gry zrobić sobie serię taką gameplayową, gdziebyśmy sobie to sami przechodzili na odcinkach, jak to było kiedyś na starym kanale jeszcze. Więc dajcie znać, jakie GTA byście chcieli i w styczniu prawdopodobnie też byśmy jakieś GTA se zaczęli, także możecie proponować właśnie. Ja pewnie zrobię ankietę jeszcze na właśnie karcie społeczność, właśnie żeby po prostu nie mieć wątpliwości. Także pewnie będzie kartę społeczność, także tam wybierze to, jakie GTA będzie. Więc tak, więc proponowych serii, tak to się przedstawia. Na pewno będę chciał więcej tego Huntera i innych gier też wrzucać. Jeżeli ogólnie Fall Guys wam się spodoba i będziecie chcieli więcej tego Fall Guysa, to zostawcie tutaj trochę łapek, żeby taką liczbę, żeby mnie zadowoliła, i tego Fall Guysa również będziemy sobie nagrywać, tylko że na MP, bo dzisiaj tak wyjątkowo byśmy byli na... jestem samemu, a tak to byśmy byli na MP, bo ta gra jest bardziej moim zdaniem na MP ciekawsza. Żeby sobie też w tle z kimś gadać, także z takim Dawidem czy Kamilkiem bym tę grę tutaj nagrywał. Także myślę, że by było spoko. Boże, co to teraz się pojawiła za mapa? Ona jest jakaś strasznie dziwna. Dobra, spróbujmy to przejść. Chociaż nie powiem, że będzie to... Aha, dobra, widzę, że to w taki sposób się turlamy po prostu. O Jezu. Oni jakoś się ten... dziwnie... jak oni to robią, że oni tak dziwnie pływają? Ja nie wiem, jak to zrobić, halo. Ja nie wiem, jak to zrobić. Czekajcie, tu trzeba. Nie wiem, jak to zrobić. Wywalone. Biegniemy normalnie. No biegnij, ty głupia postacio. Halo. Gdzie jest ten, meta? Kurde, no jak oni to robią? A dobra, już wiem, jak oni to robią, zajebiście. Głupia postacio. Co ty robisz? Dobra, już wiem, jak to ogarnąć. Lecimy sobie. Ej, fajne to jest. O Jezu, jeszcze mi przyspieszyło. O nie, oni już tam dochodzą, nie? Kurde. Dochodzą już. Gdzie wy jesteście wszyscy? Przeszedłem, dobra. Jest, udało się. Ogólnie ile jest tych poziomów? Z tego co pamiętam było chyba 4. 4 były poziomy, a to był trzeci. Czyżby to by był finał już teraz? Uwaga, uwaga. To 16 graczy. Zobaczmy. Nie pamiętam, ile tych levelów trzeba było przejść, żeby cały wygrać. Chyba 4 czy 5 było? Nawet nie pamiętam. Nigdy nie przyszedłem całego. 3 to maksymalny, pamiętam, wynik był. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Dobra, zobaczmy dalej, jak tutaj to będzie. No, także wracając do tematu. Siatkówka teraz będzie. O Jezu, to nie, to teraz już pewnie przegram, będę miał gównianych tych teammate'ów. Znaczy nie wiem, jak to będzie grać w to. O Jezu. Zobaczmy. No i o co tu chodzi? Aha, ja z jakimś typem tutaj gram. No wypadł z tą piłką. Ja tu z jakimś typem gram, dobra. Fajne. Ja rozumiem już. O, zajebiście. Mam punkt. Tak, ja mam punkt? Tak, ja mam punkt. A, zajebiście, żebym zrobił. Nie zdążyłem, halo, nie liczy się. Tak zawsze na WF się mówi, że jak się przegrało, to się mówiło, nie liczy się, źle rzuciłem, jeszcze raz te, o. No właśnie, gadam, a tu mi goli strzela. Dobra. Ty głupi gnoju, no nie. Dobra. O Jezu. No nie, no ja nie wiem, jak w to grać.
Ja nie umiem w to grać. Ty... Przegram to, nie? Jezus Maria. No. Wybij to piłkę. Ty głupia postacio, co jest? No patrzcie to. No nie, przegram to. Jezu, ja nie umiem w to grać. Nie umiem w to grać, kurde. O. Jezus Maria. Odbij to piłkę. Ja powinienem skakać. Jezu. Dobra. To jest czas. Czyli przegram teraz, tak? Odpadasz, no właśnie. No kurde, no bo mogłoby być jakaś normalna gra. Żeby to przechodzić na jakieś ten... siatkówki. No szkoda. Dobra, teraz wrócę do tematu po prostu. Bo tak odciągam od tego, ale się skupiłem na grze. Więc tak. Wracając do tematu, serie nowe powiedziałem. Co w tym roku jeszcze będzie na kanale? Na pewno spodziewajcie się zmiany baneru. Właśnie. Na zimowy, taki ogólnie fajny. No i co tam się jeszcze możecie spodziewać? Baneru. Na pewno będę chciał nagrać odcinek z farminga, jakiś let's playowy z odświeżania, taki właśnie pod święta. Gdzie będzie, wiecie, dodam muzykę świąteczną, remiksę w sumie. Pewnie jakieś zimowe. Zimowych piosenek. Boże, co to jest? A, bo ja nie odszedłem, tak? Tak. Ja nie odszedłem, muszę stąd wyjść przecież. Na pewno będzie odcinek z let's playowy taki z farminga, także to się spodziewajcie. Seria z M-Clicka pewnie też, znaczy to plan to dzisiaj prawdopodobnie się pojawi lub jutro na karcie społeczność. Także tak to wyjdzie. Dobra, nowe nagrody dostałem, nietypowe. Aha, dobrze, zajebiście. Okej, wyposaż. A mogę to zobaczyć sobie? O! Dobra, można i tak. I to mi się podoba. Dobra, gramy dalej. Gramy dalej. Sobie, zobaczmy, co my tu się jeszcze zrobimy. Na pewno co mogę zapowiedzieć, to to, że będą prawdopodobnie dwa odcinki z GTA jeszcze w tym roku. Z online oczywiście 5, GTA 5 online. Jeden odcinek to będzie świąteczny, też świąteczny, ponieważ na online dodadzą śnieg w czwartek. Więc będzie jeden właśnie taki odcinek, gdzie będziemy się rzucać śnieżkami, ogólnie będziemy wszystkie te prezenty odbierać zimowe. Wszystko to związane ze świętami będziemy sobie odbierać. A drugi odcinek właśnie to będzie odcinek z napadu na kasyno, ponieważ chłopaki bardzo mnie prosili, żebyśmy taki odcinek zrobili, bo dużo teraz takich napadów robimy. Więc taki odcinek się właśnie pojawi. Także dwa odcinki z GTA będą. Będzie jeszcze odcinek z The Huntera na pewno, jeden. Albo może i dwa, zobaczymy, raczej jeden będzie. Gdzie sobie będziemy, gdzie kupię, muszę na ten odcinek właśnie z Huntera, który będziemy nagrywać, muszę kupić ten dodatek. Kamilek kupił właśnie mapę, tą nową, jaka wyszła. Niestety zapomniałem jej nazwy, także wam nie powiem. A ja kupię ten dodatek z tymi ozdobami na broni i bardziej będziemy mogli się pobawić z modyfikowaniem tych broni. Także zajebiście. Także takie jeszcze odcinki będą. No z M-Clicka wiadomo, z tych głównych serii od wieśniaka wszystko się będzie też również pojawiać. Także myślałem na daily do końca roku, ale no zobaczymy, jak to będzie. No będę starał się codziennie, wiadomo, jeden dzień się nie uda, to nic się nie stanie, bo to nie będzie takie oficjalne daily, nie? A propos daily, to jeszcze tak myślałem nad jedną rzeczą, nie chcę zbyt dużo zdradzać, chociaż no nie wiem, czy będę robił, bo myślałem szczerze mówiąc nad daily w styczniu, ale czy będzie ono, to nie wiem, ja wam to zapowiem pewnie kilka dni przed styczniem, czy tej daily będzie, bo to wiadomo, że muszę się przygotować, ponagrywać na zapas, bo jednak no zrobienie daily to nie jest nic łatwego, tym bardziej, że mam szkołę na głowie. Ogólnie będę miał ferie w styczniu, także w połowie stycznia, do końca stycznia, także w tym okresie będę miał więcej czasu. Więc kto wie, może coś będzie, jakby fajnie to wyszło. Więc to się jeszcze zobacz. Dobra, przeszedłem do kolejnego poziomu, także bardzo się cieszę. I możemy sobie zaraz następnie grać kolejny. Zobaczymy, jaką teraz nam mapę wylosuje.
No niestety nie ma, wszystkie mapy niestety nie są zimowe, chyba nam się tylko dwie trafiły, albo jedna nawet. Zimowa. No ale nic nie poradzę. Dobra, czytało nas? Czytuję. Dobra, teraz taka mapa będzie. A, to tą mapę ja pamiętam, ona była taka trochę denerwująca. Z tego co pamiętam, jak zagrać? Ej, tutaj możemy przeszkody i ściągnij się do mety. I tu mamy złoto, srebro i brąz. Dobądź pierwsze miejsce. Aha, tutaj jest... Za pierwsze miejsce można jakieś złoto dostać. Ja tego nawet wcześniej nie zauważyłem. Nie wiedziałem o tym. No ale to dupa, nie da się pierwszego miejsca. Nie jestem takim kurde zawodowym graczem, żeby mi się udało pierwsze miejsce zdobyć. No dobra. Biegniemy. Oni kurde jakoś... Nie, no tak samo biegniemy. Dobra, uwaga. Trzeba uważać na te wszystkie przeszkody. O Jezu. Jezu. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Odsuń się. Trzeba uważać na tych typów, bo one nas, oni nas pchają i nas powstrzymują. I przeszkadzają, Boże. To jest właśnie kurwa najgorsze miejsce, przepraszam, gdzie tutaj się można wydupczyć. Ale na szczęście to przeszedłem szybko. Także bardzo się cieszę. Dobra, przechodzimy sobie dalej. No, lecimy. Dobra, zajebiście. Lecimy. Do Boże, jak mnie wywaliło straszliwie. Żebym się zapatrzył w telefon. Bo mi dzwonił. I mnie wywaliło tutaj, czekajcie. Nie wiem czemu ja ten tutaj wracam, ale już dobra. O, dobra, teraz się udało przejść. Jezu, ja w ogóle dojdę tu? Dobra, dojdę chyba. Jestem jeden z pierwszych. Piąty będę, patrzcie to. Pyk. Zajebiście. I gitara siema. Te barany jeszcze muszę podchodzić. To ja tu widzę trochę za szybko. To przeszedłem, bo jeszcze większość ich nie doszło. I będę musiał czekać, aż oni tu dojdą, bo tu chyba nie ma nigdzie czasu określonego, w jakim muszę tutaj dobiec. Także trzeba poczekać niestety. Tutaj. O Jezu, co oni tu robią? Tu się w ogóle pchają. Co oni robią? Patrzcie, wpycha do mety go. To kogo wepchnie? Ten niższy pomaga. O, wygrał. No. Tutaj dalej te typy nie wiem co robią. Próbuję tutaj tryhardować. No jeszcze 8 miejsc jest, jeszcze 8 typów może wygrać. Ten typ z tego co widzę wygra, co mam kamerę na nim. Także spoko. Tu mamy jakiegoś kolejnego w czapce. Co sobie spadł. Tu mamy kolejnego jakiegoś. Boże, jakie fajne kolorki w ogóle te ludzie mają. W sensie te skórki, czy jak to, no nie wiem, te ubrania, jak kto woli. Każdy nam na to mówi inaczej, więc powiedzmy, że po prostu ubrania, nie? Stroje mają zajebiste. Dobra, runda zakończona. Także spoko. Zagramy to do końca, jeżeli przegram, to zakończysz odcinek, nie będę kolejnej zaczynać, ale gramy do końca, dopóki nie przegram. Bo chyba powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć, takiego najważniejszego. Więc jestem zadowolony z siebie, że to powiedziałem i się nie zaplątałem. O, wszystko najkrócej jak się dało powiedziałem. Także no tak, to jest taki bardziej informacyjny też odcinek, gdzie tu gadałem o tym, jak to będzie. Także no tak będzie właśnie do końca tego roku. Na dużo do końca roku nie dostało. Zaraz będziemy mieli święta, za 3 dni w sobotę, bo w sobotę już jest Wigilia. Teoretycznie w niedzieli są święta, no ale już wiadomo, ja tak zawsze liczyłem, że od Wigilii są święta, ale jak to woli, nie? Także no dzisiaj mamy środę, a w sobotę będzie Wigilia. Także no, no i jeszcze będzie kolejny tydzień i koniec roku, także naprawdę szybko ten rok minął, muszę przyznać. Dosyć, jak mam oceniać ten rok, to szczerze mówiąc, uważam go za średniego, ale jakbym miał się głębiej wypowiadać, to może bym to się wypowiedział na jakimś odcinku, nie wiem, sylwestrowym, który się pewnie pojawi. Boże, czemu ja się toczę? Jak kulka głupia, co ty robisz? O, lecimy tak. Ale na razie jeszcze się nie będę wypowiadał, bo jeszcze no, zostało półtorej tygodnia jednak do końca roku. Dobra, zajebiście. Sobie przechodzimy. O Jezu, co ja robię? Dobra, płyniemy. Płyniemy sobie tu. Płyniemy, nie stajemy. O Jezu. Dobra. Gdzie ja mam to? O tam. Dobra, lecimy.
Zajebiście. Król życia. Dobra. Lecimy se tu. O kurde. Dobra. Nie, impra jest tu. O. Ile tych poziomów będzie? Halo. I to ta sama mapa jest. Cały czas tak samo to wygląda w sensie. Impra jest tu. Płyniemy se znów. Z dół, w dół. Impra jest tu. Skaczemy se tu. Jestem chujowym tym raperem, wiem o tym. Nigdy nie byłem i nie będę. Dobra. Płyniemy sobie, kurde, nigersy. Dobra. Zajebiście. Ej, no ile tych poziomów będzie? Bez kitu, co jest? No i cały czas w łeb się tłucze. Jezus Maria. Trochę się bardziej teraz na grze skupiłem, bardziej... Bo zawsze jak ta... O, w końcu. Zazwyczaj jak gadam, to gadam też ogólnie, nie? A jak mogę się na samej grze skupić, samą grę oceniać, to to lepiej moim zdaniem wygląda, no ale chciałem to wszystko powiedzieć, także no teraz już nic będę innego mówić, będę cały czas komentował grę. O, bo to w sumie nie mówić, tylko po prostu komentować bardziej grę, o tu chodziło. Dobra, 22 minuta odcinka, my zlecimy dalej z poziomami, zobaczymy czy nam się kolejne uda wygrać, zobaczymy. Jak znowu będzie ta kurde siatkówka czy coś, to ja nie wiem. Znowu pewnie to zwalę. A nie, to będzie znowu przechodzenie. No i to mi się podoba. Takie coś jest proste, a nie jakieś siatkówki, żeby tą głupią postacią odbijać. No. Także tak. To są w sumie takie... Kamilek na to gluty mówi, czy jakoś tam... Czy grubasy? Nie wiem, jak on na to mówi. Znaczy no grubasy. To jest takie... Nie wiem, czy to można grubasy nazwać. Takie kurde mini kurde postaci. Fajne. To wywalają się na głupi ryj. Na głupich mapach. Nie no, głupia nie jest ta gra, fajna jest ta gra. Nie będę obrażał gry, nie będę taki. Dobra, 2, 1 i go. A go nie przetłumaczyli, powinno być start. Tacy to. Dobra, lecimy, kurde, tutaj. Boże. Lecimy. O Jezu. Ej, ta mapa jest dużo ciekawsza. Można bardziej się wywalić szybciej. Jezu, jakimiś kulkami zostaje. Co się tu dzieje? Zabierasz mi te kulki stąd. Dobra, zajebiście, kolejna rura. Jezu. Jakieś młotki tu, co jest? Halo. No kurde. Głupie młotki. Czemu ja w ogóle podskoczyć nie da? Co jest tu? O. Dobra, teraz działa. No ty... Głupia postać, co jest z tobą nie tak? Dostał 9 miejsc. Ja bym chciał wygrać przynajmniej raz. Będzie mi to dane, czy nie? Czy mam mieć wyjebane? Dobra, udało się. Idziemy dalej. O! Kurde, król życia. No nie! No. Lecimy. Dobra. Szybko. Te rury nadrabiają, nadrabiam tymi rurami. O, dobra, dobra. Nie spychaj mnie, ty kurde dziadu. Dobra, odsuń się. No odsuń się, ty. Pasztecie. Dobra. Przyzwyczaić się musicie, żeby obrażam ludzi, jak mi nie wychodzi. Ogólnie rzadko nagrywam gry takie, gdzie trzeba się wysilić. Coś innego niż tego farminga, więc wiecie. To trzeba trochę skupienia. O nie! Dostało dwie ten. Nie dojdę. Chociaż... Jestem idiotą głupim. Ty głupi idioto. Chłop doskoczy, a ja nie doskoczę. Ja nie mogę, jak to zwaliłem. Ja nie zauważyłem. No i dupa. No ale trudno. Ja jestem zadowolony, bo trochę tutaj się udało. Nie udało mi się wygrać ani razu. No ale trudno. Nic nie poradzę. Nigdy nie zawsze się nie wygrywa. A ja nie wygram ani razu, no ale trudno. Także co, na dzisiaj to by było wszystko. Jeżeli się odcinek z tego Fall Guysa spodobał, to zostawcie łapę w górę i trzymajcie się do kolejnego i cześć.